5-punktowe zanurzenie, basen numer 2, kurs OWD. W trakcie demonstracji tego ćwiczenia podkreślasz 5 kroków. Pierwszy krok to sygnalizacja OK i sygnał do zanurzenia. Drugi krok to wskazanie punktu odniesienia, który nurek wykorzysta przed zanurzeniem, ale także po wynurzeniu, tak żeby sprawdzić, w którym miejscu wynurzył się w odniesieniu do miejsca wyjścia. Trzeci element to wymiana fajki na automat. Czwarty element to sprawdzenie czasu. Piąty element to złapanie się za nos w celu wyrównywania ciśnienia oraz podniesienie inflatora i zanurzenie się. Demonstrując to ćwiczenie, nie musisz tych 5 elementów układać właśnie w tej kolejności. Poza pierwszym i 5 krokiem one mogą być przemieszane, ale ja sugerowałbym, żebyś robił właśnie w tej kolejności, tak żeby zgrywać wszystkich nurków ze sobą i żeby oni robili w taki sam sposób ten moment zanurzenia.